Poziom 78 to 79 poziom Bakrumów. Ten poziom to ogromna stacja kosmiczna, znajdująca się w czymś, co można opisać jako przestrzeń kosmiczna. Opis. Ten poziom to stacja kosmiczna, podobna w konstrukcji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale rozciągająca się na nieznaną odległość w czterech głównych kierunkach. Na tym poziomie nie ma wykrywalnej grawitacji. Prawie wszystko jest pokryte mnóstwem urządzeń, przycisków, dźwigni i ekranów, ale żaden z nich nie wydaje się mieć żadnej mocy. Ponadto kilka ścian zostało pokrytych czymś, co wydaje się być tapetą poziomu 0, luźno pasującą do wielu gadżetów. W przeciwieństwie do większości poziomów Backrooms, poziom ten wydaje się mieć wiele zróżnicowanych pokoi i korytarzy o wielu możliwych do zidentyfikowania celach, choć wszystkie są w poważnym stanie ruiny. Każdy z nich jest oddzielony od innych i od zwykłych korytarzy śluzami powietrznymi, z których większość jest otwarta. Wzdłuż korytarzy ciągną się ogrody hydroponiczne, ale żyjące w nich rośliny albo uschły, albo są szeroko zarośnięte w poszukiwaniu składników odżywczych. Rośliny te wydają się nie potrzebować światła słonecznego do funkcjonowania, zamiast tego metabolizując metal i tkaninę ścian poziomu. Kosmiczne toalety często znajdują się w ślepych zaułkach nieważkich korytarzy i są w największym stopniu zrujnowane. Pomieszczenia te mają zwykle unoszące się w powietrzu krople ścieków zawieszone w powietrzu i z jakiegoś dziwnego powodu odwodnione racje żywnościowe. W szczególności toalety wydają się być podatne na ukrywanie klampsa. Zaleca się trzymać z daleka. To, co zostało zidentyfikowane jako sypialnie, jest najrzadziej spotykanym, zróżnicowanym pomieszczeniem na poziomie. Są one podobne do korytarzy, ale nie mają żadnych urządzeń na ścianie. Zamiast tego są wyłożone otwartymi, poważnie uszkodzonymi śpiworami, z których najbardziej nienaruszone są wypełnione odłamkami plastiku, szkła, tkaniny i czymś, co wygląda na włosy. Czasami podróżni mogą napotkać coś, co niektórzy nazywają zatoką kapsuł. Są to półokrągłe pomieszczenia ze śluzą powietrzną prowadzącą na zewnątrz stacji, oznaczone zielonym znakiem wyjście. Samo pomieszczenie jest wykonane z wyścielanej żółtej ściany z uprzężami w podobnym kolorze, z niewielką szansą na spoczywający na nich skafander Eva. Wszystkie znalezione skafandry mają jakieś krytyczne uszkodzenia, które czynią je bezużytecznymi, czym najczęstszym, ale nie tylko, jest rozbity hełm. Śluza powietrzna ma iluminator wystawiony na działanie próżni, a sama śluza wydaje się być jednym z niewielu urządzeń na poziomie, które mają jakąkolwiek moc do działania. Próżnia. Na czymś, co można nazwać sufitem lub podłogą tego poziomu, podróżni mogą napotkać iluminatory. Są one w stanie oprzeć się praktycznie każdemu uszkodzeniu, w tym rozbiciu lub zasłonięciu ich farbą. Po drugiej stronie znajdują się gwiazdy i próżnia. Nie ma Ziemi, nie ma Księżyca, nie ma Słońca. Niemożliwe jest nawet zobaczenie reszty stacji z tych punktów widzenia. W każdym oknie podróżni mogą zobaczyć jedynie ogromną ilość gwiazd o różnych rozmiarach, kolorach i jasności. Każde pole gwiezdne jest inne, na każdym indywidualnym iluminatorze, a nawet wtedy donoszono, że same gwiazdy mogą zmieniać pozycję, pojawiać się lub gasnąć. Ci, którzy wpatrują się w nie zbyt długo, donoszą, że słyszą śpiew, a także obserwują mrugające wzory i przymus pójście się z nimi przywitać. Ludzie ci często unoszą się w otwartych zatokach kapsuł, a próżnia, która ich przyciąga, opróżniła ich pluca z powietrza lub stali się nieszczęśnikami z terytorialną obsesją na punkcie konkretnego okna. Bazy, placówki i społeczności. Na tym poziomie nie ma żadnych znanych baz, placówek ani społeczności. Istoty. Chociaż rzadkie, istoty na tym poziomie obejmują kępy żyjące w toaletach, tępicieli stacjujących na skrzyżowaniach, znanych wcześniej nędzników i zaskakującą dużą populację kombinatów. Zauważono również, że wszelkie istoty zdolne do lotu, takie jak śmierćmy, wydają się walczyć i dezorientować środowisku na poziomie 78. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Wygląda na to, że większość ludzi może wejść na ten poziom przez spłynące śluzę drzwi na poziomie 56. Ponadto niektórzy donoszą, że weszli przez podobne wejście w kotłowni na poziomie 5. Wyjścia. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że iluminator śluzy powietrznej wyświetli ulicę na poziomie 11 zamiast gwiazd. Samo wejście do śluzy spowoduje, że podróżnik znajdzie się na poziomie, najwyraźniej wychodząc przez losowe drzwi. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A jeżeli mnie słyszek nam i do zobaczenia, pa pa.